Ważelnia soli, którą chce zbudować KGHM, to projekt przełomowy, nowoczesny i przede wszystkim ekologiczny. Zakłada, że słona woda oraz częściowo sól kamienna, które wydobywane są na powierzchni równolegle z wydobyciem rudy miedzi w kopalniach KGHM, zostaną przetworzone i wykorzystane na nowo. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu ciepła zawartego w parze wytwarzanej w dostępnej w KGHM infrastrukturze energetycznej huty miedzi głogów, sól zostanie oczyszczona i wysuszona. Odparowana woda wytworzona w procesie ważenia zostanie wykorzystana do produkcji wody demineralizowanej niezbędnej w technologiach hutniczych. Zasolenie wody zrzucanej do wód powierzchniowych przez KGHM zmniejszy się nawet o 50%. Technologia ważenia pozwoli nam otrzymać do 1 miliona ton soli rocznie. Otrzymana na nowo sól zostanie wykorzystana do celów przemysłowych i spożywczych. Powstałe w procesie ważenia odpady zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym posłużą do produkcji nawozów rolniczych. To prawdziwa synergia i wsparcie dla rolników z zagłębia miedziowego. Zakładana ilość produkcji nawozu wyniesie do 70 tysięcy ton rocznie. Koszt projektu i budowy ważelni szacujemy na blisko 1 miliard złotych. KGHM to odpowiedzialna firma. Nasze projekty realizujemy z poczuciem troski o środowisko naturalne i mieszkańców regionu i całej Polski. Wdrażamy najlepsze dostępne ekologiczne technologie na świecie. W samym 2022 roku spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych 250 milionów złotych i na tym nie przestaje. Rozwiązania przyjazne środowisku to priorytet przy działaniach prowadzonych przez firmę.